Bardzo dziękuję za odczytanie tej uchwały i opinii. Przystępujemy do kolejnego punktu, to jest dyskusji w sprawie absolutorium. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Rych. Obciążyliśmy tylko jakąś stopę, żeby to powiedzieć.
Proszę Państwa, szkoda, że działalność państwa i również władz na przełomie przełomach ustrojowych zredukowane nam to Centrum Szkolnictwa Zawodowego w Szczecinie znacznie nam zredukowane. W tej chwili szkoła otrzymuje zaplecze praktyczne i jak również wyposażenie na wysokim poziomie. I mimo tego, że są problemy niż demograficzne, myślę, że obecna dyrekcja upora się z tymi problemami i zapali się las ośrodka szkolnictwa zawodowego i będzie to mimo wszystko, mimo tych trudności, mamy szansę na to, że ten blask tego środka pojawi się. I życzę tego pan dyrektor i myślę, że tam znowu się też. Przejdźmy jeszcze do następnego etapu, to jest infrastruktura. Jeżeli patrzymy tylko na wydatki na majątkowe, na infrastrukturę, w roku 2015 były to 5 milionów 75 142, plus tam jeszcze środki na zadanie własne. I znaczna część tych środków jest poza budżetem. Proszę Państwa, Pan Starosta czytał, tak, wszyscy Państwo mają wykaz wszystkich środków, wszystkich inwestycji. Jest to druga lista. Bardzo dobrze, że jest to druga lista. Ale jest taki mały problem, że nie znalazłem na tej liście jednej. Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na populację, ile Szczecin liczy 24% powiatu. Jeżeli popatrzymy na powierzchnię, kwota jest, procent jest podobny. Jeżeli popatrzymy na inwestycje wykonane w roku 2015, zero. Nie wykonaliśmy, proszę Państwa, żadnych ani metra chodnika, ani metra drogi w gminie Szczecin. I chodzi o inwestycje, o nakład środków. Zaprojektowaliśmy, przygotowaliśmy dokumentację na dwa odcinki 770 jednego chodnika i 1122 chodnika. Daje to, proszę Państwa, takie obciążenie kwotowo 40% wydatków w tym projekcie do 2014. Podbując to w 34%, co to jest prawie już tam powiatu, 15%. Proszę Państwa, ja wiem o tym, że trzeba mi przekonywać, że ten algorytm nie zawsze musi być w parze, nie musi być prosty proporcjonalny, ale proszę Państwa, w jakiś sposób musi odzwierciedlać to potrzebowanie i potrzeby tej gminy. Z drugiej strony, proszę Państwa, cały czas tutaj Pan Starosta pokaże, jak my dążymy do tego, mówimy o zrównoważonym rozwoju gminy. No jak się ma to do zrównoważonego rozwoju? Proszę Państwa, nie wiem, co na to moi koledzy, chociażby z mojej miejscowości, wchodzą do tego. Proszę Państwa, ja wiem, że jesteśmy wszyscy radnymi powiatu polskiego, a nie gminy Szczecin, ale jeżeli już nie dbamy o swoją gminę, to musimy przynajmniej dbać o zrównoważony rozwój. I tutaj tego powiem. A to, proszę Państwa, nie ma się wierzyć. Jeszcze proszę, proszę Państwa, jedną sprawę. Nasza część tych środków, które zawsze inwestowane w roku oddzielnych środków na poziomie. Tak się złożyło, że powódź w 2010 roku nie ma gminy Szczecin. Oczywiście to skutek potopień i tak dalej, cierpiał cały powód, ale to podjął, przepraszam. Ale ta kulminacyjna część powodzi, która nie szuka. I proszę Państwa, musimy wszyscy wiedzieć o tym, że ta powódź nie była na skutek przegrania z naturą. Ta powódź była na skutek błędnych decyzji, czyli na pustyni. Musimy o tym wiedzieć. I proszę Państwa, może i dlatego płyną te strumień pieniędzy na nasz teren dosyć znacznie. Dosyć znacznie. A tu jakoś się składa, że mimo tych przypominania, mimo tego, że wiemy o tym, został taki odcinek kilkaset metrów na terenie właśnie gminy Szczecin, w miejscu, gdzie ta powódź dotknęła bezpośrednio. I nie jest zrobione. Ja nie umiem tym ludziom wytłumaczyć.
zaczynaliśmy przez te 6 lat, nie dało się. Jest to, proszę Państwa, może i te 600 metrów tej drogi nie spowodowałyby rozwoju tej gminy. Nie poprawi, nie wiem, ludziom nie wiadomo czemu. Ale proszę Państwa, to jest taki odbiór, tak działa. Działa psychologicznie, że po prostu zapomniano. A każdy mówi, przecież ta Łódź to była. Proszę Państwa, ja nie mówię, że celowość tych środków była wydana źle. Wszędzie mieszkamy ludzie, proszę Państwa, i wszędzie potrzebny jest schodnik, potrzebny jest drog. Ale proszę Państwa, takie małe rzeczy, taka mała inwestycja, proszę Państwa, to odbija się na naszych obręczkach. I jeszcze, proszę Państwa, może nawiążę tutaj, pozwólcie Państwo, że przez w punkcie 19 będziemy przyjmować sprawozdanie z powiatowy program zabezpieczenia przestępczości i bezpieczeństwa za rok 2019. I proszę Państwa, jest tam punkt, że w roku 2019 wykonano tyle i tyle rozników i tak dalej, wpływa to na bezpieczeństwo. Proszę Państwa, zgadzam się. Całkowicie się tu zgadzam i bardzo dobrze się. I proszę Państwa, ten kodnik jest tym ważniejszy, im bardziej jest przy szkole, przy większym studisku, on bardziej pracuje. Bo każde jedno życie ludzkie jest bezcenne. Jeżeli to uratuje chociaż jednego człowieka, jedno dziecko przed niebezpieczeństwem, przed kalectwem, to jest bardzo. Ale proszę Państwa, to w jakiś sposób kłóci się z jednym razem. Proszę Państwa, obok naszej placówki, Powiatowego Centrum Kompetencji Zawodowej Szczecina, brakuje nam 300 metrów chodnika, który łączy szkołę, nasze Powiatowe Centrum, z ulicą Zajezieci. Proszę Państwa, to jest 300 metrów. Łączy z drogą, na której jest chodnik, gdzie jest osiedle i tak dalej. W tej szkole jest kilkaset osób. Chcemy tę szkołę rozwijać i tak dalej. I proszę Państwa, od 8 lat nie możemy zrealizować inwestycji. Przypominam, że 8 lat temu była przygotowana dokumentacja na ten przedsięwzięcie. Proszę Państwa, musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli chodzi o środki powodziowe, dostęp do środków będzie coraz trudniejszy. Bo przecież, proszę Państwa, dzięki Bogu ta powódź była już 6 lat temu. I jeżeli nie zdarzą się jakieś inne w kraju przypadki osoby, które środki będą, może jeszcze skierowały. Jeżeli ci indziej pojawią się jakieś inne środki osoby, a więc będziemy mieć spotkanie innych środków z naszej grupy. Proszę Państwa, jestem może w jakiś sposób pod wrażeniem pozyskania środków, natomiast jeśli chodzi o dystrybucję tych środków, podział, jestem. Mam swoje zdanie, a Państwu ocenę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Radnemu. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, czy Pan Starosta chciał się do tego odnieść? Na środki powodziowe. Tutaj pan dyrektor
taki sam ruch i w takim tempie ilości odbudowy. Ja tutaj z tej sali też słyszałem swego czasu, że tą drogę z Nowrowej z Nędrzechowa nie zrealizujemy. Inwestycja jest zrealizowana i funkcjonuje i praktycznie środki zostały pozyskane i myślę, że ten odcinek 600 czy 500 metrów, który tam jest potrzebny do zrealizowania, w najbliższym czasie będzie zrealizowany i tutaj nie o to chodzi, żebyśmy się tutaj licytowali, co jest najważniejsze, bo myśmy tutaj jako zarząd podeszliśmy, że idziemy w odbudowę szkolnictwa zawodowego i chcieliśmy te zapomniane, zniszczone warsztaty, które były przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowej, doprowadzić do takiego stanu, żeby można było powiedzieć, że pozwoli nam to, co Pan Przewodniczący powiedział, że pozwoli nam to i przyczyni się do lepszego naboru w szkole zawodowej czy technikach Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowej. To czynimy i myślę, że tutaj te kierunki przyjęte wspólnie przecież decydujemy o inwestycjach. Teraz tak samo realizujemy inwestycje na gminie Szczucin. I to nie jest chodnik, Panie Przewodniczący, to nie zależy od nas. Nigdy nie było takiego wniosku praktycznie, żeby ten chodnik realizować na ulicy Witosa. Bo jeżeli by była deklaracja, zapewnienie gminy Szczucin na współfinansowanie, to byśmy to robili. Nie robilibyśmy, albo byśmy prowadzili jako trzecie zadanie. Jako trzecie zadanie albo tego, bo była kwestia, dokumentacja była opracowana przez burmistrza Jana Sipiola kompleksowo, bo to myśmy tak pierwszy, można powiedzieć, taki był plan pierwszy, żeby to potraktować też jako obwodnicę Szczucina, żeby część tego ruchu Witosa skierować, pozwolą skierować do drogi krajowej od tej strony. I takim kierunkiem myśmy szli, była wycena ogromna na tą inwestycję. Wtedy burmistrz realizował swoje inwestycje, ta inwestycja została. Dokumentacja na pewno jest, bo na tą część dokumentacja jest. Tylko mówię, jeżeli będzie wola, będzie taki wniosek pana burmistrza, przystąpimy do realizacji wspólnego zadania, bo mamy takie zasady, że 50 na 50 realizujemy budowę chodników i ja się zgadzam, że jest tam potrzeba. Być może no jeszcze musi być do wola dwóch, żeby tą inwestycję zrealizować. Na to, żeby wspólnie uzgodnić i żeby te wspólnie te inwestycje realizować na terenie gminy Szczucin. Tutaj nie wychodzi z założenia, że któraś gmina jest gdzieś pomijana, czy gorzej traktowana. Myślę, popatrzmy się na rozłożenie, ile środków inwestycyjnych zostało skierowanych na tą gminę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan wiceprzewodnicząca, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wysłuchałem oceny pana przewodniczącego Komisji Edukacji nie po raz pierwszy w takim tonie przez pryzmat tych wskaźników drogowych w gminie Szczucin. Ja myślę, że tutaj błędnym założeniem jest odnoszenie do całości powiatu jednej gminy jeszcze, akurat własnej, bo wtedy można obiektywizm dość szybko zatracić. Myślę, że bardzo ważnym zadaniem jest, żeby wszystkie gminy były połączone z siedzibą powiatu dobrymi drogami. Tak się składa, że układ komunikacyjny drugiej co do wielkości gminy Szczucin w połączeniu z powiatem jest oparty na drodze krajowej i drodze wojewódzkiej. Inne gminy, które są komunikowane, można powiedzieć, że te nakłady były większe, jak gmina Olesno czy gmina Nędrzechów. Po prostu na gminie Olesno te nakłady były największe. No tak się składa, że żeby dojechać do gminy Dąbrowa Tarnowska trzeba z Nędrzechowa, z Gręboszowa czy z Bolesławia przejechać przez tą sąsiednią gminę. Akurat położenie Szczucina, no, które no, też jest gminą graniczną naszego powiatu, no tutaj takiej potrzeby nie ma. Po tych drogach, których tak polewa pan radny, znam te drogi, no są to drogi łączące między sobą sołectwa i przebiegające przez drogę wojewódzką. Czyli jest to odcinek drogi od Wału Wiślanego do drogi wojewódzkiej Szczucin-Mielec. Myślę, że tutaj zarząd powiatu, rada prowadzi właściwą politykę, jeśli chodzi o wydatkowanie środków drogownickie, jak również służbie zdrowia. Gdy potrzeba było bardzo trudnych decyzji,
radzie, ale nie wszyscy, byli niektórzy tym działaniom przeciwni. Teraz się nie wspomnieli o tych działaniach, które przyniosły efekt, myślę, że jeden z najlepszych w ciągu 20 lat, jeśli chodzi o funkcjonowanie szpitala, że teraz po 4 miesiącach obecnego roku mamy dodatni wynik finansowy i jest to tendencja, można powiedzieć, przez jakiś czas już stała. I to jest bardzo dużym sukcesem tej rady i tego zarządu, bo myślę, że wpływa to bezpośrednio na działalność powiatu, dlatego że poręczenia i sytuacja finansowa szpitala jest bardzo ważnym dla powiatu, bo może zachwiać równowagę finansową. Także ja ze swojej strony też dziękuję wszystkim radnym, którzy poparli trudne decyzje w ciągu tego poprzedniego roku i myślę, że w dalszym ciągu zarząd będzie realizował politykę dla całego powiatu, niekoniecznie dla jednej gminy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Rada, bardzo proszę. Zarządowi za to, że w tym właśnie czasie można było w czystym sumie.
sumieniem podnieść rękę za udzielenie tego absolutorium. Myślę, że rok 2015 nie był rokiem łatwym ze względu na małą dostępność przede wszystkim środków unijnych, ponieważ rusza nowy nabór, także myślę, że zarząd tutaj całą determinacją wykorzystał te środki, inwestując je przede wszystkim w oświatę, głównie w Centrum Kompetencji, w Służbę Zdrowia. Także bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję, dziękuję również firmom finansowym, które przyczyniły się do tego, że ten budżet został wykonany, pani skarbnik, pani sekretarz, pozostałym pracownikom i wszystkim samorządom, również kierownikom jednostek, kierownikom szkół. Serdecznie gratuluję jeszcze raz. Pan starosta się zapraszał.
gdy uchwały są jakieś zapytania? Nie widzę, jeżeli nie ma. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podnieść ręki. Uchwała została przyjęta. Jednocześnie przyjęta w obecnych radnych. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Polskiego na 2016 rok. Czy do tego projektu uchwały są jakieś zapytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy znają, mam się przy 11 obecnych radnych, więc w tej chwili 12 radnych. Uchwała Rady Powiatu Nowowskiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowowskiego na lata 2016-2028. Czy do tej uchwały są jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych radnych. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na Zasobu Powiatu Dąbrowskiego. Czy do tego projektu uchwały jakieś zapytania? Nie widzę. W związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy zdają uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała to też jest uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na Zasobu Powiatu Dąbrowskiego. Chodzi o działkę numer 138. Powiem, że numer księgi wieczystej. To jest na poszerzenie drogi statkowej powiatowej z pasmu męczego dla stolicy Wysoki. Jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała również podobnej treści. Sprawy wyrażone w godzinę nieopłatę na wiecie nieruchomości do Zasobu Powiatu Dąbrowskiego. Również to jest uchwała, to jest działka numer 771 przez 1 i numer 77 przez 2. Wchodzą skład drogi powiatowej Szczucin, Suchy, Krokrawa. Czy do tego projektu uchwały są jakieś zapytania? Nie widzę. W związku z tym proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Obecnie jest 13 radnych. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie powierzenia gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi. Czy do tego projektu chodzi o drogi wyrównanie w centrum? Czy do tego projektu uchwały są jakieś zapytania? Nie widzę. W związku z tym proszę o głosowanie. Pan wyraża zgodę, tak. W związku z tym
Jan Czowary, czyli to jest członek komisji, tej, której, komisji bezpieczeństwa i porządku. To jest za przyjęcie tego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Uchwała przyjęcia. Pan nie usłyszy swojej sprawie. Tak? Ja nie chcę. Jest to organizacja z okazji dnia